Nie ma intra, więc macie. Jeden na drzewie, a drugi to but. Trzeci do pracy nosi garnitur. Troje to już tłum, lecz kogoś tu brak. Czwarty pracuje w fabryce jak szpak. I tym akcentem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zagrajmy w Terraria! Jest ze mną Tom i wypiłem potę. Dobra, ale co się zmieniło, ponieważ tego jest naprawdę dużo. Byliśmy w kopalni, wykopaliśmy multum rzeczy. Widzicie, mam silverowy set, mam demonitową to, bo rozwaliliśmy jeszcze raz oczko. W mojej skrzynce na kasę mamy nie za dużo rzeczy. Ale co? Tomek, tak, Tomek sobie w końcu skraftował grappling haka. No, a coś jeszcze, Tomek, się u ciebie zmieniło w ekwipunku? No, oprócz zbrojki, bo zbrojki ja ci dałem. No tak, mam całą ironową zbroję, jakby coś. Tak, jak ty zdejmę, to mam ironową. A dlaczego to masz? Dlaczego to masz? Masz to na socjalne slocie? No, mam na socjal. Aha, okej. Okay. Według mnie ta zbroja silverowa to jest najmodniejsza zbroja z całej gry. Wiesz? Co? No, powiedz. Tutaj ta monitowa jest ładna. Nie, znaczy, zależy na kim, no nie? Jak ja wyglądam? A, no tak! Ja jestem hipisem! To muszę ci pokazać, no nie? Patrz, ja jestem hipisem epickim. A jest sprawdzę, jakim ja wyglądam. Ty jesteś normalną postacią. Jestem normalną postacią początkową. No, ja jestem hipisem. Dobra, to będziemy w tym odcinku robić. Mamy do wyboru wieżę maga albo... To wieżę maga. To wiesz może, w którą stronę jest dungeon? Nie mam pojęcia. Dobra, no to idźmy w dwie przeciwne strony, kto pierwszy znajdzie dżunglę, ten się typa do drugiego. Okej. Okay. A kto pierwszy znajdzie dungeon, to od razu mówię. Boże, jak ja wolno się poruszam. Ja też. Bo ja zrobiłem przeprowadzkę na moim singlu, no nie, gdzie tam mam, wiesz, już hello'ową zbroję i typa jestem ogólnie koksem i... O kurde, zapomniałem! Nie! O, przeżyłem! Myślałem, że mam to skrzydła, no nie? I ten. I robiłem tu przeprowadzkę i strasznie dużo się nabiegałem tam. W ogóle mam podobny dom do tego. A ja myślę, że każdy miecz ten daje światło. A, no tak. Excalibur. Za dużo Excaliburowa, nie? Tomek jest grulem. Kiedyś może pokażemy wam nasze postacie i nasz ekwipunek. Nie jestem grulem, ja jestem księdziem. Co to za różnica? Bądź być synem czy ojcem? Bo ojców masz cztery, a każdy z nich jest jak jeden beret. A beret masz to. Durna woda, znaczy lubię. Oszukają mnie zombie. No nie, no jeżeli Michał wbije zaraz, to ja go naprawdę zbanuję chyba! A co? Gra w Terrarię. Nagrywa się to? Nagrywa się, okej. Okay. Czekaj, ja muszę ich załatwić, no nie? A najlepszy sposób na załatwienie oczek na odległość to jest muszkietu. Ale mam cela dobrego, lol. LOL! Trafiłem oczko, jak było poza zasięgiem tego. O, mam bumerang przecież. On, kurna! O, już wyszedł. No, on jeszcze na hamacie napisał! LOL. Co za... ładnie trafiłem. Co za Michał, no kurde. Łaaa, gonią mnie. I to nie jest nasz Michał Mister Kosmita. Mister Kosmita to ktoś inny. Kto się nazywa Michał? Uciekać! Teraz se łyknę potę. Zaraz dołączę do czerwonych, tylko jak ja tutaj falę zombiaków poskrobię. Ja też mam. Złotym mieczem bijecie. A, skąd ty masz? A, no tak, ja mam demonitowy przecież już, no tak. Ja mam Lightbane'a. Właśnie, on ma demonitowy miecz. No mówiłem. A ja mam ten, jak to? Magic Mirror'a. A, no tak. Mamy. Znaleźliśmy. Bo łaziliśmy sobie po kawałku, bo uznałem, że nie, teraz już nie trzeba wszystkiego nagrywać. Ja muszę dojść do czerwonych, o nie, jadę tam, po to. Naprawdę dedłeś! Co ty... już robiło, co ja poradzę? Idziesz znowu w tamtą stronę. Wiem. I nie wiem, z której strony jest dungeon na tym świecie. Boże, trafić nie mogę.
Boże, demon Eje, ty głupie, no nie? No. I dla mnie najbardziej mnie wkurzają zombie. Nie, właśnie zombie łatwo się rozwala. Te demon Eje latające, no nie? Które ciężko zdjąć. Znaczy wiadomo, wiesz, ja teraz będę sobie po prostu 6 normalnie i będę miał wszystkich gdzieś. A wiesz, że potem będzie ci ciężko ich wszystkich rozwalić. Lepiej rozwalaj teraz. Ale będzie dzień przecież. Kiedy? Zaraz. No możliwe, że dojdę, a ja do dżungli się muszę, będę musiał do ciebie tepnąć. I się nie tepnę. Bo cię potwory gonią. Mam shackle. Właśnie, shackle mam. Gdzie jest mój shackle? No nie, przed chwilą mi przecież dropnął shackle. LOL. Dropnął mi shackle i ten. I nie, teraz nie mogę, nie wiem gdzie on jest. Jak coś to shackle daje defense. To jest dobre. Boże, ile zombiaków od teraz z prawej. Trochę ich tempo dzidą pobije, bo to dostaję bardzo dużo obrażeń od tego. Demon Eye. To znaczy Eye of... No tak, Demon Eye. Ogólnie to ja... Jakie ty typy broni najbardziej uwielbiasz? Miecz, włócznie... Miecz, włócznie, palną czy ten... Czy flail? Palne. Palne obronie są pro. Tak. Ja najbardziej lubię albo flejle, znaczy flejle i włócznie, to są moje. Albo na manę, albo na manę. Ale to są palne. Wiem. Czy ogólnie ty się robisz pod łucznika, a ja się robię pod maga. Wiesz o tym, tak? Wiem. Albo pod warriora, a ty się robisz pod łucznika. Tak? Ja wiem na pewno, że ja się będę robił pod łucznika. To dobrze, no nie. Nie, bo my się tak obgadaliśmy z Halloweenowe zbroje na koniec, no nie? I ja se albo pod Warrior... Zobaczę jak to wyjdzie jeszcze, no nie? O, mam dżunglę, dobra. Z twojej strony jest dungeon. TP Heretom. Ups! Brawo! Surprise. Dobra. Dobra, to możemy cisnąć. Bo Boże. Dwie drogi chyba, albo więcej. No też przeżyłem szmatę drogi, bo ta mapa jest taka duża. No właśnie, chcę ci powiedzieć coś propos hotelu NPC. Co, a czy my tak naprawdę gadamy tutaj, bo my mieliśmy tu jakieś tematy poruszać. A właśnie, po co idziemy do dungeona? Nie po to, żeby rozwalić tego skeletrona. Tylko po to, żeby zebrać trochę niebieskiego kamienia na wieżę maga. Ale nie wiem, może dungeon jest czerwony. Czasami się zdarza, ale częściej jest niebieski. No nie? No, też czasami jest chyba zielony. Zielony jest najrzadziej, ale bym chciał, żeby był zielony, wiesz? Ale chyba byliśmy już na tym świecie w dungeonie. Nie, a byliśmy, byliśmy. No, bo ja pamiętam naszą nieudolną próbę rozwalenia skeletrona. Tak i wiesz, tak dla trolla. To nagranie było jakby się... No. Znaleźliśmy dungeon i... Aaaa! Durny slime! A to purple. Purple? Ja myślałam, że niebieski. Ja też. Tak wygląda. Ja tak na niego ten, pojechałem i purple. Tak wygląda, a potem na nagraniu to faktycznie było takie fioletowe. To co, ja wtedy kolorów nie odróżniałem? Kakaj. No, sorry bardzo, że mam tutaj problemy techniczne z grappling hookiem, bo ja go nienawidzę i ten sobie będzie robił pewnie dual hooka jak tak. IPV. No. Ty będziesz na hard modzie sobie szukał dual hooka, będziesz rozwalał te wredne cosie, wiesz, te skrzynki. No tak. A ja będę rozwalał te. Ja będę po dżungli sobie biegał. Ja przynajmniej zrobię, Tomek będzie łaził po cave'ach, ja będę po dżungli. Dobra? No tak, ja ogólnie będę miningował. A ja muszę w dżungli trochę pomining. Tylko, że ja muszę na hard modzie. No tak, ty na hard modzie, no nie, ja sobie zrobię IPV centralnie przed hard modem. Jeszcze doniczkę trzeba zrobić przy domu. I to też moim tym na singlu, to pomożesz mi. Dzisiaj może. Dobra? Okej. Okay. O kurde. Ej, no to taki mały zasięg ma. No ja się przyzwyczaiłem ogólnie do dałem hat. Ja się przyzwyczaiłem do IPV, że mogę 3 na raz i ten. I fajnie tak budować, jak się ma 3 na raz. Siema! Siema! Dobra, zabiłem.
Opatrz zęby. Żurigenami w niego! Co to było? Dobra, kij z shurikenami. Wiesz co mam? No. Ej, nie zdążyłem. A ja myślałem, że już się noc robi. Ja też. Boże, za mały jest ten. Za mały zasięg. Help. Musimy sobie rocket boxy sprawić. Przynajmniej ja. Bo wiesz, ja też. Sorry, że myślisz tylko o sobie. Bo ja tego nie ogarniam takich skakania. W sumie to ja chyba pierwszy sobie skrzydła załatwię, wiesz? Bo ty, ja jestem przyzwyczajona. Jak ty będziesz miał skrzydła, to spoko, ja tam do rocket bootsów się przyzwyczaiłem. No właśnie, ja do skrzydeł się przyzwyczaiłem i mi troszeczkę nie idzie tak rocket bootsami. Gdybyś cię widzieli, jak ja lamiłem raz, jak no tylko... tak, ja pamiętam. Jak dostałem rocket bootsy na jednej z postaci. Jak gram Tomka. No nie, bo przyszedłem na chwilę do niego. Tak, lamiłem, chyba 3 razy dedłem. I to w 5 minut. To widzisz, dlaczego jest tyle nagrobków na moim świecie. Tak. A na moim świecie prawie w ogóle nagrobków nie ma. No bo ty masz ochronę przed upadkiem. Teraz ja też mam, ale wiesz, wcześniej nie miałem. No ale wiesz, ty zawsze podchowę swoją gdzieś gubisz. Ja teraz mam zrobioną z, wiesz, ze Skullsem, to tam już się nie muszę bać tych. Wiesz, ja ci tu podkowę dałem. No ale ja połączyłem już z tym, z Obsydianską. Aha. Po co ci to? Potem będzie ci ciężej na te walki z busem. Będziesz musiał to zdjąć i jeszcze ten Obsidian Shield. Wiesz o tym? Wiem. Sobie na Kubaromie ten, na zestawie Warriora połączyłem właśnie Copal Shield z Obsidian Skullem, ale na walki to zdejmuję. Na walki zakładam Band of Star Power. Ja na walki ogólnie będę ten. A właśnie, 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 właśnie. Sobie ten, który daje mi 20 many zamiast tego. I aha, jeszcze na attack damage fizyczny. A nie na coś na łuk? Nie na coś na łuk? No. Właśnie tego nie mam. A, nie rozwaliłeś Wall of Flesha tak, żeby ci... Rozwaliłem Wall of Flesha 2 razy i wypadł mi jeden ten i drugi ten. No właśnie, mi też na łuk nie wypadł, no nie? Kiedyś trzeba będzie się przejść jeszcze raz rozwalić go. Znaczy, co, to jest papier ogólnie. Znaczy, wiesz co, jeżeli ja na tym nowym singlu ci włączę hard moda, to ci oddam, jak mi wypadnie. Dobra? Spoko. Ale myślę, że to ty mi pomożesz też z tym Wall of Flesha, chociaż on nawet HP mi nie zabrał, jak nim walczyłem. Tylko platformę zrobić. No, ogólnie jak się zrobi platformę, to jest o wiele łatwiej. O wiele! On ci nawet nie atakuje, ty po prostu naparzasz tym! Jakąś bronią palną albo łukiem przed siebie. No i strasznie daleko na przykład. Jeszcze nie zjesz mnie! Ja bym musiał zdobyć jak to? Jaką amunicję do Mega Sharka? Krystal albo Crushet. Jeżeli chcesz łatwiej, no to krystal, no nie? Ale to troszeczkę słabiej, ale troszeczkę. Bo Crushet strasznie ciężko się zdobywa. To ja sobie krystal wezmę. No, to musisz, wiesz, te kryształki mieć i chyba silver bullet, wiesz, ja nie robiłem. Michała się spytaj, Michał ma mieszankę. Krystal i Crushet. Ale to jest słaba mieszanka, wiesz? Mi się ona nie podoba, bo jest bardzo słabo. On w ogóle tym mini szarkiem nie wali tak często. Nie wali, a on ma mini szarka czy mega? Znaczy mega szarka, sorry. Mega Shark jest pro! On woli walić flamoverem. Znaczy ja też wolę walić, znaczy nie, ja wolę z maną ogólnie walić, no nie? A jak będę miał lancę, to już z lancy będę walił cały czas praktycznie. Jak będę miał już tą Halloweenową lancę. To nie fair, ty jesteś ode mnie szybszy. W czym? W Terrarii, że mam szybciej wszystkie 3 Halloweenowe sety? Nie, teraz. Tak, zrobiłem sobie ten świat, no nie? I sobie wziąłem za wyzwanie mieć wszystkie sety, więc już mam wszystkie 3 Halloweenowe. Teraz jeszcze muszę tylko zrobić Halloweenowo sobie lance, bo jest tak do dupy walić i tym Dark Lancem tych przeciwników. A ich tutaj jest? Czekaj. No, a ja tak mówię... strzały, Ja z bumeranga, bo mam tylko 30 amunicji! Żadnego nie trafiłem! Dobra, trafiłem tu, ale ładnie. O, tutaj meteoryt walnął. A właśnie, zapomnieliśmy powiedzieć. Meteoryt. Tak, ale nie zbieramy go teraz, dobra? Tomek. Dobra, ale, potem ale go zbierzemy. Ale się po tego. Lol, mam przy hopę, muszę coś zjeść. Potę zjadłem.
Jak można zjeść potę? Ciekawe, czy taka pota by była dobra w realu. Właśnie my się zastanawialiśmy, kraliśmy sobie tak dla luzu. Nie poza odcinkiem, tylko tak sobie... No na moim, na moim świecie, jak sobie graliśmy dla luzu, jak budowaliśmy, sobie tak się zastanawialiśmy, jaki taka pota może mieć smak? Jak budowaliśmy, jak my w ten... A, byliśmy w Underworldzie wtedy, no tak. Robili... No, Underworldzie byliśmy. O, patrz, glina, ty tak szukasz gliny, patrz, ile, jakie tutaj... Ale mi nie jest potrzebne to, aby z czego budować. Nie. Zwierzę maga będzie bez cegły dungeonowa. Nie, ale NPC. Ale wiesz, że NPC już mamy. Tak? No mamy hotel dla NPC-ów! Lol. Na tym świecie. A bez kitu! Na tym moim musi się jeszcze skończyć hotel, bo ten... Ja. Bo tam na moim to... Tam nie zrobiłeś w ogóle pokoju, po prostu jest jeden pokój. Ja myślałam, że ty skończysz pokoju. Ja drewna nie mam! Ja też nie. O, jest! W końcu! Gdzie kopiemy? Gdzie kopiemy tego? O, już wykopaliśmy ściany, kawałek. Kopiemy na górze. To ja... Nie da się wykopać. Nie mów. No nie da się wykopać, no nie! Nie da się wykopać! No Boże, jakie nubstwo. Kurde, ja się chyba zaraz... No nie, da się wykopać, to kurda! Jaki bubny? No! Królik, muszę wyładować swoje... O! Ale odciął mi głowę. Dobra, to może tak, będziemy się przygotowywać na walkę już z tym... z poszerzaczem światów, albo ze skeletronem. Wiesz co, ja nie mam potrzebnej kasy. Jak to? Dawaj, zrobimy, wiesz co. Patrz, jest dopiero ten! Nie widzisz? No dobra. Dobra, to możemy zebrać. A raczej ty możesz, bo w środku to ja nie mam. A, no tak. Ty nie wiesz, jak się to kopie, rozumiesz? Ja ogarniam, jak się kopie z ściany, no nie? Jak wykopać zawsze ścianę? Nawet to w dircie, no nie? Ale niestety nie można wykopać ściany... już na warstwie kamyczkowej. O, i teraz sobie bym założył IPE i bym tak był na środku, no nie? Tak nie jestem na środku. Wiemy sobie, odcinek pełen. Lol. Nie, mój króliczek! Pocieszę cię! Będę miał swojego. Zielony! Zielony! Ale on szybki jest. Ole! O, ty światełko. Goblin! Bum. O, goblin! Bum, 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 bum. No co, no to co robimy w takim razie, Tomek? Sobie tutaj postoi. Nie, ja się chyba wrócę. Ja się będę przygotowywał do walki z... Ty się wrócę w magicznym, fajnym sposobem. Wiesz, że tam nie ma płytki. Ale nie o to chodzi. Jak przyzwiesz skeletona, to będziesz czekał do nocy! A mi się chce coś z tobą zrobić! Ale nie, jak wejdę do tego. Ty wolisz zginąć przez wielką głowę skeletrona. Tak. A, no dobra, tak na się będzie szybciej. Critical Strike Strange. Okej, no to co, przygotowujemy się do walki z nim, no nie? To szkieletrona? Nie! Do robaka. A. Czekaj, weź, idź mi i... Możesz przestać! No, to mam. Zaczekaj chwilkę, tylko ja tutaj znajdę butelki z wodą, dobra? Wiem, że je mieliśmy gdzieś. Jak je nie mamy, to żal. Jest, dobra, są butelki. Gdzie zaraz powiem iść czego szukać, nie? Ha!
O, znowu rano nagrywamy. No. Idź i mi poszukaj Daybloomów. Wiesz, takich nie, malutkich wiem, słoneczków. Mam 5. Wystarczy? No to daj, no nie? Idź mi poszukaj... Czekaj chwilkę. Żybków mam 10. Czekaj, 6. Dobra, jak na razie jeszcze może być. To daj te grzybki. I może też zrobimy sobie na Thorn Potion. O kurde, potrzebujemy Dead Winds. Wiesz? Do czego? Potrzebujemy kaktusów i Dead Head. Taka roślinka, która rośnie na dekorapszym. Poszukaj takie fioletowe, z taki, to wygląda jak ogon smoka. Taki mały ogon smoka, zresztą dla mnie przynajmniej. No nie? Ogon smoka. Okej. No po prostu ścinaj trawę na tym, na korawszy, no nie, to może znajdziesz. Ja poszukam, czy w skrzynce nie mamy. A, mamy 7, dobra. To zostaje mi tylko pościnać te kaktusy, tak? No. O, ho, gwiazdka many. Kolejną gwiazdkę many. Super. Dobra, mam 2 regeny, 2 iron skiny, wkładam je do beczki. Mhm. Teraz jeszcze Thorn Potion trzeba sobie zrobić. I co jeszcze trzeba będzie sobie dorobić? Patrzcie, moje rybcie tutaj są. Dobra, to Thorn Potion i może jeszcze jakieś spotki. A, ja już wiem, trzeba będzie zabrać łóżko i zrobić taką mini platformę na tym, na jak to się nazywa? Na Corruption. I tam w takim domku trzeba będzie postawić łóżko. Ja pójdę rozwalę trzeciego i się od razu utepnę Magic Mirrorem na górę i wtedy ten, będziemy walczyć na górze z robakiem. Twórcy trochę tego nie przemyśleli. No nie? Tomek. Zbieram kaktusy. Ale mówię prawdę, twórcy chyba tego za bardzo nie przemyśleli, tej walki, no nie? No. Że rozwalając się będzie cały czas pod ziemią. No chyba, że weźmiemy łóżko i się do niego topniemy. No właśnie o tym mówię cały czas, no nie? A. Mamy 65 kaktusów. To bardzo dobrze! No mi daj. Kaktusy. No to teraz Thorn Potion 2 razy. Thorn Potion. O, nie wiem. That Flower też jeden. Wiesz może ile nagrywamy? Nie mam pojęcia. Chyba 22 minuty. Nie zaczęliśmy równo o 8, bo równo o 8 to ty przybyłeś. Nie, ja przybyłem przed 8. No dobra. No to nagramy może 2 odcinki po kolei. Okej. Nie da się ci zrobić cięcie, co? Dobra, no to żegnamy się z wami w tym odcinku, nagramy zaraz od razu drugi. I w drugim to już będziemy przygotowywać się tak na serio, idziemy na Corruption i będziemy walczyć. Możliwe, że już z robakiem. No się żegnam z wami i cześć.